Siema, jestem Biznaja, to jest Days Gone. Mam dostępne dwie misje. Jedną dla Ricky Tiki Tak i drugą dla Boozera. Jedna mniej więcej oznacza to, że muszę na kogoś zapolować, bo oczywiście czego oni mogliby innego ode mnie chcieć, nie? Nie mam broni słabych, ale to wiadomo, trzeba kogoś dostrzelić. I tutaj jest to mój brat, czyli wróć na górę O'Leary po motocykl Boozera, więc chciałem najpierw wykonać robotę u Ricky, żeby potem bez problemu móc się zająć misją główną. Bardzo się martwię. Co się dzieje, Ricky? Bliźniaczki Butler, Abigail i Gabi. Znasz je? Nie, ale kojarzę dziewczyny. Co z nimi? Pojechały wczoraj na ryby. I jeszcze nie wróciły. Brzeg jeziora jest bezpieczny, o ile trzymasz się z dala od mokradeł. O to chodzi. Nie zaginęły przy Lost Lake. Poszły na wschód, nad rzekę Metolius. Kurde, co im odwaliło? Nieważne. Może uda mi się je znaleźć. Deacon, bardzo ci dziękuję. Na ryby. No to coś czuję, że już one pływają z rybkami. Może jednak będę bardziej pozytywnie nastawiony, a nie, że już kurde po nich jest, tak? Świrusy se zrobiły z nich grilla i koniec. Oj, stary. Masz szczęście, że byłeś w obozie, bo jakbyś był poza nim, to już byś kurde nawet nie oddych. Tu są wszyscy, których potrąciłem jechadąc przez obóz. O kurde, ślubel blubu. Ja ci dam, kurde, co ty tu robisz? Włóczęcy to są? Swojego atakujecie? Dranie? Boom! What ty? Boom! To tylko włóczęga? To aż włóczęga. Wow! What ty? Boję się! Wstawaj! Czy to nie była Liza? No, wyglądała się podobnie. A ten co... O Boże, będzie... Babusz! Babusz! Do jakiego obozu mam iść? Do jakiego? Dobra, nie. Nic ci nie będzie. Zginiesz tutaj, ale wiem, gdzie znajdziesz bezpieczny obóz. Obóz? Okej. Nie, koniec. Hej, idź do Lost Lake. Znajdź Ricky Patil. Powiedz, że cię przysyłam. Dobra, dziewczynki, jesteś tutaj? Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Dziewczynki. Zanim wszystko szlak trafił, jej rodzina miała łowisko, nad które zawsze chodzili. Zaznaczyłam cię na mapie. Okej. Okay. No wędka. Dobra, zacznę tam, bez odbioru. Normalnie tak w Skyrimie, dawaj. Wali rybą. To znaczy, że się nie myli. Czekaj. Psiu. Porwali. A to dranie. Cześć. Tak się bardzo ich boję. Muszę przeładować, bo już będzie po prostu po mnie. Ej, please. Może powinienem wziąć motocykl, ale gra mi sama powie w razie czego. Ukryw. No, zbadaj. No, nachlały się mocno. Wow, spokojnie. Ale jego wzięła. Nie poddawaj się bez walki. Dokładnie tak. No, zniknął. No to już muszę iść po ten motor. Kurde. Bam. Kurde, przeszasłem se nogę. A i co teraz o, mam paliwa. Oj. Szkoda, że na przykład w bagażniku nie mogę znaleźć paliwa. No tędy, wiadomo, że tędy. Oho, już o mnie wiedzą? Nie, coś tam się dzieje. Ale na spokojnie. Aha, tam dalej. Znajdź i uratuj Gabi. Jasne. Gdzie to jest? Cześć. Bo to morderca, ta? Chwila. To oni są źli? W końcu ja już sam nie wiem. Przepraszam. Co tu się dzieje? Nie wiem, czy on jest kurde zły, czy co? Nie mam pojęcia. Strzelę w każdy. Do widzenia. Cześć. Ktoś tu jeszcze? Kurde, spory kto. Co tu się dzieje? Ktoś do mnie strzela, nie mam pojęcia nawet skąd. A tam jesteś, kolego. Albo koleżanko, przepraszam. Powiedz mi swoje imię. Okej, dzięki. Do zobaczenia. Chyba teraz pytanie, jak tam wejść. Co się dzieje? A, Boże. Dawaj, otwieraj. Pam. What ty kurde. No, dobrze, że mnie widzisz. Tak, że normalnie aż nie trafiłaś. Normalnie genialny ruch z twojej strony. A teraz umieraj. Dawaj. Dawaj nóż, liczę, że żyją, nie?
że to wszystko miało sens, że to miało znaczenie. Bo jeśli nie, to wszystko to, co zrobiłem, pójdzie na nic? Co tu się dzieje? A, może niżej gdzieś tu zejść? Przełamałem się. Wylazłem na zewnątrz. A, tutaj. O! Budzik do Wabika. Zawsze działa, wystarczy ustawić na 4 rano albo 5. Normalnie każdy się wkurwia, nie? Nie ma szans. Dawaj, otwieraj te drzwi. Pam, 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 pam. Dawaj. Łatwa sprawa. No pewnie, że łatwa sprawa, stary. Żyje czy nie żyją? Żyją. Jedna żyje, z bliźniaczek. Nie zrobię ci krzywdy. Ricky mnie przysłała. Zabili mi siostrę. Zabili Abigail. Tak was nikt nie rozróżniał, co za różnica. Przykro mi. Sorry. Musimy cię zabrać do obozu. Chodź, chodź ze mną. Nie, nie, nie. Dam sobie radę sama. Sama. Okej, okay, idź, idź. No nie wiem. Pewnie się gdzieś zgubi. Albo znowu ją zaatakują jak coś tacy frajerzy, którzy tutaj też byli. O, obóz Majka prawie na maksa. To mi się podoba. Dobra, czy coś to takiego niebieskiego jest? O, to jest ta Gabi? No, chyba ta. Kurde no. Przynajmniej jedna, nie? Przynajmniej jedna. No proszę bardzo, kiedyś miałaś bliźniaczkę, teraz już nie masz. O mój Boże. Co to jest? Koksu? Dobra, robię to. Chciałbym wejść tutaj na górę, nie wiem czy mi się uda. O, stój tu. No kurde, baraniu, dlaczego tak się musisz ustawić? Dobra, może jakoś tak, dałbym radę. Nawet tutaj skoczyć też? Czemu on nie może zrobić takiego prostego... takiej prostej rzeczy? To będzie błąd, wiem o tym, ale jednak chcę to zrobić. Chcę zawalczyć z kafarem. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O mój Boże. Chodź tutaj. Stoj. Ręce do góry. O kurde, przerupane. No tutaj, stary kurde, przeskakuj przez to, nie bądź idiotą. Takim jak ja w tej chwili. Gień. Czemu on jest takim koksem? Czemu? Biegnij. Nie po to inwestowałem w to, żebyś ty se kurde teraz odpuszczał. No i co tam frajerze? No jesteś głupi kurde normalnie. Łysy i głupi. Dawaj, tak. Czemu on tyle... O! Leży. No proszę bardzo, skoro gościu mnie wchodzi na to, no to on zeskakuje, a ja sobie przebiegam obok i załatwiony. Połowę bagażniku, żebym wywalił. Zebrałem chyba z ten trofeum łamacza. No musiałem, bo gonił biedną sarenkę, okej? Okay? Ząb za ząb. Łania za łania. Ricky, znalazłem ją. Żyje. Deacon, dzięki Bogu. Ale tylko jedna. Słuchaj, nie chciała iść ze mną, więc musisz wysłać kogoś, kto ją zna, dobrze? Jest już w drodze do obozu. Dobrze, pewnie, bez odbioru. No chwila. Ona powiedziała, że mam poszukać bliźniaczek, tak? Więc ich poszukałem i ta jedna z bliźniaczek mówi, że jej siostra nie żyje. Czy to się zgadza? A ta Ricky wygląda to, że ona już wiedziała od początku, że tylko jedna przeżyła? Dziwne. Będzie o tym pamiętać do końca życia, jak każdy z nas. Wszyscy wiemy, co znaczy kogoś stracić. Tak, to prawda. Tak, to do zobaczenia, Ricky. Zwierzę na drodze. Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Ciekawe, ile Dickon to jeszcze raz powtórzy, jak będę mijał jakieś zwierzę na drodze. Bo cały czas ten tekst w nas... O, kiedyś był mandat, wow, lololole. 10 razy już tak mówił, przejeżdżałem koło jakiegoś zwierzęcia. Oho. Proszę. Wysiądź z motocykla, wsiądź do motocykla buzera. Kurde, trzymajcie się z daleka od góry O'Leary. O'Leary? 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 Dranie. Ciekawe, jak w ogóle wezmę mój motor, skoro wezmę też motor buzera. O, zło, thank you. No może podjadę trochę bliżej, bo zostawiając tutaj motor tak kompletnie na pastwę losu, to nie jest dobry pomysł.
Chwila, ile mam w ogóle amunicji? Zejdź, zejdź. Żebym użył mojego tego, dawaj. Fajnie, fajnie, dużo amunicji się mieści, to mi się podoba. Chyba odpalaj tą bramę, dzięki. Nie wiem, co w ogóle ją zasila, nie? Ale się sama otwiera, okej? Okay? Coś to będzie więcej przeciwników. Ja bym sobie wziął mój karabin, bo mi się bardziej precyzyjnie z niego strzela. Gdzie to jest? A tutaj jest jego motor. No dobra, siadaj. Dookoła normalnie to nie wiem, czy tu jest horda jakaś, czy co? Hej, mam coś dla ciebie. Co to kurwa? Pojechałeś i wziąłeś mój motor? Nie chciałem, żeby Kołb go dorwał. Rozłożył na części. Jezu, Dick. Słuchaj, to na wypadek, gdybym potrzebował części. Twojej grubej dupie i tak się na nic nie przydadzą. Cholera. Dzięki, bracie. Jeśli za czymś tęsknię, to za drogą pod kołami. Smutne to jest. Wiecie, że to się jakoś uda ogarnąć. Adi prosiła, żeby ci przekazać, że zapłaciła ludziom, żeby sprowadzili twój motor. Jest w warsztacie. Zaraz, co? Nie ma za co, Dick. Bez odbioru. No tak, czym mógłbym jeździć bez mojego motora? Droga pod kołami. Serio? To mój brat. No dobra, utrzymałem Buzera przy życiu. Dostałem, co to jest? Specjalne malowanie. Śmierć? Okej. Okay. Malowanie to mój brat. Okej, okay, dobra, muszę to zrobić, muszę go pomalować. Gdzie jest mechanik? A, tam jest, okej. Okay. No, ognisko, podpalę się, nie, bo jestem w bezpiecznej strefie. Aha, w obozie, więc nic mi nie grozi. Dobra, czas pomalować, użyć tego specjalnego malowania. Wygląd, lakier, tak? To malowanie, proszę bardzo. Horda, konsacz, to chyba jest na samym końcu, tak mi się wydaje. Syfon? W pogoni za Leonem, Hot Springs. O, to mój brat, dawaj. Nawet fajne. No wyposaż, no co się kurde gro zastanawiasz. Wyposaż, dziękuję, do widzenia, elegancko. O, zatankuj, do pełna, eleganckie. Jak to wygląda? Jakiś taki pies, czerber. O, nice, nice, nice. Ricky, masz coś dla mnie? Chciałbym wbić ten drugi poziom zaufania, bo tu jest pierwszy jeszcze. Kurde, tak niewiele brakuje, tak niewiele. Kurde, no. No dobra, jeszcze bym poszedł sobie tutaj do bronki. Dawaj. Kupiłbym sobie tutaj parę rzeczy. Zaopatrzenie, no pewnie, że potrzeba mi wszystkiego. O, na przykład to se potrzebuję kupić. Dziękuję, wszystko inne mam. No co tam teraz mam zrobić ogólnie, jeśli chodzi o zadania? Wróć na górę. Może jak po prostu wyjadę z tego obozu, coś się tutaj odblokuje? Nie wiem, nie będę tutaj dawał żadnych trofeów, bo zbyt dużo kasy tutaj mam i to bez sensu. Jak może bym zyskał też trochę zaufania, ale czy ja wiem, czy to ma sens. No to ja stąd wyjadę, może dostanę jakiś ten powiadomienie, że o, przyjedź, atakują nas, atakują, atakują żołnierze z kosmosu, przyszli po nas. Prosiłem ich, prosiłem, błagałem, żeby zostawili mnie, zostawili nas. No i nic. O, jaka sarenka. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Iha! Bum! To nie przeżę prze... Okej, okay, jesteś wybrana. Jakby, no nie mam teraz co robić. O kurde, ale snajper mi zaraz powie co robić. Oj, stary, przerąbałeś se, przysięgam. Zostałem postrzelony ze snajperki, ty kurde kumplent. Wow! Dostałem z broni? This is Sparta. Coś mi przerwało. A tak chciałem. Coś mi przerwało, dokładnie. Paru moich ludzi weszło na górę O'Leary parę dni temu. O'Leary, dobra, nie bójcie. Podobno znaleźli kryjówkę w starej wieży obserwacyjnej służby leśnej. O'Leary? Really? No tak mi powiedziano. Z tego co wiem, jest opuszczona, ale i to akurat zabawne. Ten, kto tam mieszkał, zostawił motor. I to, jak słyszałem, w niezłym stanie. Serio? No tak, ale w sumie nie to jest zabawne. Zabawne jest to, że kiedy wrócili tam dzisiaj, żeby go zgarnąć, maszyny nie było. Magia. Wyparowała. Słuchaj, Kołb, to strasznie ciekawe i w ogóle, ale... Wyluzuj, stary. Powiem ci, co jest ciekawe. Moi ludzie mogliby przysiąc, że ten stary motor bardzo przypominał maszynę Buzera. Dobra, czyli podsumowując, Kołb.
Wleźliście na górę Oliwii. Znaleźliście, waszym zdaniem... Czy to byli ludzie... Pierwszą rzeczą, która przyszła wam do głowy, było... Hej, a może wrócimy po niego i go ukradniemy? Zbierzemy zło, Dick. Zło. Ale nie, to była moja druga myśl. Najpierw pomyślałem, co właściwie stało się z Boozerem. Benny mówi, że od dawna go nie widział. Co cię to interesuje? Wiem, Boże, no zakochałeś się? Mu, że bardzo za nim tęsknisz. Bez odbioru. Dokładnie. Ciekawy jest. A Boże, Boozer. Uwielbiałem jego tatuaże na głowie. Jesus. Stary, no. Skoro nie chce ci widzieć, no to nie chce cię widzieć, nie? Jesteś tam? Tak. Interesuje go robota od ciebie, frajerze. Vicky powiedziała, co zrobiłeś. Jak uratowałeś Gabi. Chciałem ci tylko... Nie ma sprawy. Pamiętam jeszcze, jak biegała w pieluchach. Spoko, Mike. No, tylko żałuję... Stary, ty też niedługo będziesz biegał w pieluchach. Zrobiłeś, co mogłeś. To na razie. Dobrze, że jesteś. Co tu jest? Mike. Wilki! Bum! Trafiłem? Nie. Bum! A, dostałeś! Bum! Jeżdżę, driftuję! Woo! Oho, jak zaraz się wrąbę w drzewo, to koniec! True! Bum! Bum headshot? Bum headshot w nic. Dobra, dawaj. Co ty robisz? Uhuhu! Wow! 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 O, tak! O kurde, zaraz zginę. Lecz się, brachu. Ta 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 ta. Pa, pa, pa. No dawaj! Wuhu! Siema, kolego! O, tamto mnie nie ma, stary, co? To jest kąsa, czy to jest zwykły wilk? To jest taki wilk typu zarażony, nie? Jak świrus. Tak, Adi, się wyleczyć. Mógłbyś przy okazji wpaść do mnie, do szpitala? A co się stało? Nic, tylko musimy porozmawiać. Aha, zazdrosna jest. A, jasne, dobra. Bo mnie bardziej lubi Ryki, tak? No dobra, nie ma sprawy, Adi, w sumie to mogę nawet pomóc. O kurde, o ile się nie zabije, ja pierdzielę, marnuję bandaże na własną głupotę. No bo gdzie ten motor? Kurde, kamuflaż idealny. Także Adi, co tu się dzieje? Adi, nie mam pojęcia. Hej, Deacon, masz chwilę? Jak William, dawno go nie widziałam. Jak się ma Boozer? Tak samo jak my wszyscy, próbuję przetrwać. No, to idzie mu lepiej niż nam. Tak. Słuchaj, musisz mieć go na oku. Nie rozumiem. Wiesz, brak ręki to poważna sprawa, musi zmienić swoje życie. Co to było za życie, Adi? Serio? Jesteś przyjacielem. Jedynym, jakiego ma. Zawsze od niego dbam. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Pomogę mu ogarnąć to, że ma przerąbane teraz, bo ma jedną rękę. No i serio, brakuje mi nadal. Kurde, dajcie mi więcej zaufania. Dranie. No dobra. Ona będzie mi jeszcze mówić. No, może by się zajął Boozerem. No kurde, przecież cały czas się nim zajmuje. Cały czas. Pewnie, że coś się da zrobić. W ogóle tak mocno został zniszczony ten motor. Jedny. Oj, marnuję tylko złam. No ale w sumie na mój motor to w sumie go nie marnuję jednak. Nieważne. Przynajmniej żyje. Pracowałam kiedyś w towarzystwie. Ale co to za życie, co? Wiecie, że uda się jakoś naprawdę ogarnąć Boozera i mu pomóc. Są to jacyś? O Boże, co ty robisz? Co ty What the hell? No ma coś ciężkiego. Otworzyć ogień! Zarąbię was wszystkich, kurde. O. Przeładować! To było twoje ostatnie przeładowanie, panie przeładować. Jeszcze ktoś? Marnuje przez was moje zasoby. Tak zwane bandaże. To jest bardzo ważna rzecz. Bez niej się nie ruszam z domu. I bez pampersa. Bo właśnie go użyłem. Oho, coś się dzieje na tej farmie. Strzelają. Oho! Gdzie? Co to za przekleństwa? Dostałeś! No, faktycznie dostałeś. Tak bardzo, że aż nie żyjesz. Otwierajcie, nie będę tu tak stał. Ja go znam. Otwieramy. Ja go znam. Nie, mnie nikt nie zna. Ja go znam. To on. Jestem tu nowy. Dobra, dziękuję bardzo. A ta złoga? O! Ja mogę się powstrzymać, sorry. I tak mu nic nie zrobię, bo jest w obozie, jest nieśmiertelny, okej? Okay? To jak ten góral. McCloud, czy jak on tam się nazywał?
Aha, okej, potrzebowałem po prostu dnia. No dobrze, w GTA 5 to też tak zmieniali, więc nie ma problemu. Buzer, jejku, przestań, odejdź buzera na farmie za dnia. No przecież jestem. Buzer! Co się dzieje? Czemu jak... robota. O. Wybacz, ale nie mam czasu na pierdolenie. No to narka. Aha! Boże, serio? No kurde, już niewiele mi brakuje. Buzer nie umrze, teraz muszę znaleźć mu powód, żeby żyć. O Boże. Pieprzony ekspert od świrusów. Co to znaczy? O co chodzi właściwie? Porozmawiaj z Mikiem i Skizo. Mikiem? Aha, myślę, że razny Mikiem, okej. Okay. Mikiem i Skizo o poszukiwaniu materiałów wybuchowych w kopalni Farciarz. Zaznacz. Jasne. A ja pierdzielę. Przykre, no patrzę się na to. Buzer to jednak buzer, nie? Fajnie by było, jakby mu jakąś pomóc. No tylko co w takim razie, nie? To nie jest jakby przyszłość. Ciężko będzie mu zastąpić czymś rękę, jeśli w ogóle czymś się da. Protezy? Bardzo się o niego martwię. Ja też. Kiedy był u mnie, był jakiś taki... co, nie wiem... O kurde, Chryste Panie, święty! Co tu się odpierdzieliło? Ja pierdzielę, nie? Dawaj. O tak. O ty kurwisynu. Zobaczę, czy mogę pomóc. Tak, zrób tak. Nie mam czasu na ciebie. Kurczaku. Ja pierdzielę, jak się zdarzyłem. Cholipa. Nawet nie zauważyłem tego. Dokładnie. Napadać kurde na po prostu jakikolwiek ludzi. Ze snajperki normalnie i motor jest uszkodzony całkowicie. A to nie widzę, żeby jakikolwiek samochód miał zamkniętą maskę. Czyli, żeby miał w sobie złom. Gdzie jest mój motor? Zgubiłem go. Gdzie on w ogóle jest? Co on tam robi? Pożegnanie z wolnością, żeby robić roczne zapasy żywności i wody. Powiedziałem, że cokolwiek nas czeka, ledwie 9 posiłków dzieli nas od anarchii. Pomyślałem, że jeśli kilka osób będzie przygotowanych, tych, którzy mnie słuchają, to może przetrwamy, kiedy wszystko wreszcie runie nam na głowy. Ale nie posłuchało mi ich tyle, na ile liczyłem. A teraz kończą się zapasy i ludzie zaczynają głodować. Pamiętacie bajkę o mrówce i koniku polnym? My, mrówki, które przygotowały się na spodziewaną katastrofę, nie mieliśmy serca, żeby pozwolić umrzeć wam, konikom polnym, tańczącym, kiedy świeciło słońce i nie przejmującym się nieszczęściami, które miała przynieść przyszłość. A teraz... wszystkim nam przyjdzie za to zapłacić. Czy umrzemy z głodu? Nie wiem. W wodzie zaczyna brakować ryb. Zwierzyny jest coraz mniej. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem kozła czy łanie. Ale jedno wam powiem. Nie zwrócimy się przeciwko sobie. Póki macie jeszcze co jeść. To nie. Tu Mark Copeland z Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie kłamstwom. Rurka. Pieprzona teoria spiskowa. Z tego, co mi wiadomo, koniki polne uzbroiły się po zęby, przeprowadziły atak po... Co tu się stało? Koniki polne uzbroiły się po zęby, nie? Filip z pszczółki ma i normalnie to. Kozak nad kozakami. Jak tam w ogóle moja amunicja? Ja tylko w pistolecie mam problem. Z amunicją. To nie jest tak źle. Jestem przygotowany chyba, mam amunicję wykupioną, naprawioną broń, naprawiony motocykl, wszystko jest git, 10 złomu. Nie wiem, co tu jeszcze mogę mieć. Mołotowy. Działamy, nie? Pytanie, w jaki sposób zdobędziemy ten dynamit i jak to wszystko, czy w ogóle wysadzimy tą jaskinię, czy jednak nie? Czy to może w ogóle nie dojdzie do skutku, bo nie wiem. Skizo mnie nie lubi, czy coś. Ja też go nie lubię, także jesteśmy kwita. I tylko też go nie lubi. Także jesteśmy w ogóle wszyscy już. Tak kwita, że normalnie aż coś zakwita. Jestem pewien, Mike. Traciliśmy już tam ludzi. Traciliśmy kogo? Kiedy? Kilka tygodni temu. Torres i Evans. Szukali zapasów. Mówiłem ci, że oni... Nie, do cholery! Nic nie mówiłeś! Ale mówiłem! Poszliśmy po nich, a wejście było zawalone. Motory stały na zewnątrz, a wokół pełno świrusów. Pamiętasz? Nawet nie wiem, czy weszli do środka. Co się dzieje? Właśnie... przeglądamy dokumenty, to jest Sherman's Camp. Mm-hmm. Jest kopalnia, która miała się rozbudować. Jasne, pewnie trzymali tam ładunki wybuchowe.
Tak. Tyle, że Skizo mówi mi teraz, że mogliśmy stracić w środku dwóch ludzi. Hej, nic takiego nie mówiłem. Dobra, słuchaj. Daj mi tę mapę, a ja zdobędę ładunki, a potem poszukam naszych ludzi w środku. Hej, a to biorę. Może ty mi ufasz, Mike, ale ja nie. Powiedz, ile teraz Tucker płaci za skrzynkę dynamitu, co? Poczekaj chwilkę, dobra? To jego robota. Naprawdę? Czyli co? Poza tym, że narusza rozejm z wieczystymi, miga się od pracy, całymi dniami przesiaduje z Ricky, co jeszcze robię? A ty co robisz? He? Siedzisz na dupie, kiedy wszyscy pracują. Chronię ten obóz. Przed maruderami, złodziejami, włóczęgami. Kurwa, przestańcie już. Dosyć tego! Hej! Nie ufasz mu? To z nim pojedziesz. Ale pamiętajcie, i to obaj, pamiętajcie, jesteśmy częścią tego samego obozu. W porządku, niech będzie. Rano weźmiemy motocykle i pojedziemy teraz. Teraz. No. Teraz, w samym środku nocy. Jasne. Na zewnątrz jest ciemno, czyli wewnątrz kopalni będzie mniej świrusów. A, no jasne. Od kiedy zacząłeś się migać od pracy, latasz za śmigłowcami, jesteś pieprzonym ekspertem od świrusów. Nie trzeba być jebanym ekspertem, żeby wiedzieć, że świrusy wychodzą... Dobra, na... spokój, serio? Wystarczy już tego! Okej. Okay. Okej. Okay. Chcesz jechać teraz? Pojedziemy teraz. Ale to zachowam. Jezu Chryste. Hej. Słuchaj, chłopak ma swoje problemy, jak my wszyscy tutaj. Ale robi swoje. Powiedz to Torresowi i Evansowi. Dick, chyba po prostu chciałem się upewnić, że nie przydarzy mu się żaden wypadek w tej kopalni. Jezu, Mike, za kogo ty mnie masz? Wciąż nie jestem tego pewien. Do zobaczenia po powrocie. O Boże. A Skizo się chyba bał, ale udaje twardziela, jasne. Potem jak zobaczy świrusów, to... no, jestem ochroniarzem, wracam do obozu, muszę ich pilnować, a mnie zostawi samego tam, w tej kopalni. Zdradzi mnie, kurde, ja to czuję po prostu. Albo gość się mocno spocił, nie wiem. Chyba jedziemy. Ścigaj się ze Skizem, oczywiście. Ścigaj się. Tak. Będę tam na ciebie czekał. Nie zostawaj w tyle! A, chciałbyś. No, kurde, jedź! O Boże. Dobra. Kurde. Tu obóz Lost Lake. Odbiór. Tak, Ricky. Co tam? Wpadłam się z tobą zobaczyć. Tak, jak mam go dogonić. Skizo i ja robimy kurs dla żelaznego Majka. Wrócimy rano. A co tam? Chciałam tylko spytać. Nie. Kurde, z dupa. Wciąż chodzi za tobą ten gorący prysznic? Coś w tym stylu. Myślę, że wiem, z kim ona chciałaby ten prysznic. Nie, nie dogonię go, kurde, bo się wrąbałem w most. Ja pierdzielę, no po prostu tak spierdzielić wyścig. Dawaj. Jeszcze go podgonisz. Nie wiem nawet, gdzie my jedziemy i ile nam tam... No i do dupy, już jest pierwszy. Myślałem, że będziesz już na mnie czekał. O Boże. Zatrzymało. Most. Czyli to był sprzęt ludzi Majka? Moich ludzi. Ale tak. Torres i Evans. Nie byli włóczęgami, ale parę razy byli w syfie. Myślałem, że ogarną temat. No to się przeliczyłeś. Już rozebrali je na części. Wszędzie są ci cholerni zbieracze. Skizo, czemu nie zabraliście ich rzeczy do obozu, kiedy po raz pierwszy ich szukaliście? Bo było za dużo świrusów temu. Jak ci. Tylko znacznie więcej. Idziemy. Mike powiedział, że materiały wybuchowe są w skrzyniach. Gdzieś w biurze powinien być zapasowy zestaw kluczy. Draszki niebawem. Boże, nienawidzę tych kurtup. Wreszcie w czym się zgadzamy. Zamknięte. Dasz radę wyważyć? Nie, coś blokuje je od środka. Draszki. Pojęcia nie mam. Muszę znaleźć inne wejście. Spokojnie, ja też zaraz znajdę inne wejście. Ej, tutaj. Chyba dam radę podsadzić cię na dach. No dobra, myślałem, że gdzieś tutaj jest dziura w dachu. Gotowy? Oczyś dach straszek. No dobra, jedziemy z tym koksem. Ja bym sobie wyciszył broń i lecimy. Dobra. I na górę! Aha, cześć! Jak tam? Ha, ha, ha! Wow, boom! Boom! A wy co tam, chłopaki? Dziewczyny?
To było dosyć brutalne, wiem, ale... No cóż, ja już czułem, że się zaraz na mnie rozpędzą i zaatakują. To było w obronie własnej, okej? Okej? No, elegancko. A nikogo tu już więcej nie ma. O, tu jest jakaś skrzynka. I faktycznie coś tutaj blokuje. O, to jest fajne. O, a co tutaj jest? A, to jest Max. No już, no dokładnie, że już. Piła tarczowa, też sobie wezmę. Ale to na razie nie potrzebuję, cały czas jakby dobrze sobie radzę, jeżeli chodzi o moją broń. Nie zużywam jej do końca. Fajnie, fajnie, że mogę ją naprawić. Chociaż wolałbym troszeczkę taniej, żeby to wyszło. A, ja mam po prostu oczyścić tak straszek, czyli nie ma, czyli nie mogę być delikatny i tak dalej. No dobra, no to postaram się zrobić to szybko. Dobra. Z pięściami, no oczywiście. Przekro mi, naprawdę nie chciałem tego robić. Chciałem tam po prostu wejść, ale sama gra mówi mi, że po prostu muszę to zrobić. O Boże, czemu ja to muszę robić? Czuję się z tym źle, nie? Dzięki, że pytasz. Dobra, znajdź sposób na wejście do kopalni. Dobra, dobra, jasne, jasne. Może chyba otworzę mu ten... O nie, to już tutaj jest. Okej, dobra, otwieraj. Musiałem oczyścić dom, dach straszek, żeby to tutaj otworzyć, bo jeszcze się nie dało. Schizo! Załatwione. Świetnie, rozejrzyj się, może znajdziesz jakieś flary. Zaraz, kurwa, nie wziąłeś latarki? Wziąłem, ale padły baterie. Ostatnio strasznie trudno znaleźć to gówno. O Boże, jak to się nie da, no to skopa. A, tutaj są, okej. Okay. Schizo, znalazłem skrzynkę flar. Tak, tak, spróbuj wyważyć drzwi. Wtedy wejdę i je zgarnę. Czyż ja mógłbym jej wziąć? Co to za problem? Tutaj są flary. Dobra. Daj mi klucze. Znaczy takie klucze? Tak, odejdź. Hej, hej, hej. Mam taki pomysł. Może poprowadzisz nas do skrzynek, a ja wtedy je otworzę. Masz z tym jakiś problem? Żadnego. Tylko ich nie zgub. Tak. Dobra? Będę to miał na uwadze. Mamsknął mi się kaszal. Chociaż można nie posłać. dobra. Co tutaj mam? Naftę. Mamy mołtowe, mam mołtowe. To sobie może to naprawię. Może to będzie złom? To jest złom? Nie, to nie jest złom. To jest po prostu, kurde, proch strzelniczy. No dobra. No, to jest maczeta. Maczeta jest słabsza od tego, co mam. Ja broń jest na 100% ogarnięta. Nie muszę się niczym przejmować. Idziemy dalej. Czy że tam po prostu będzie to, czego szukamy. Dynamit. W ogóle wzięliśmy dynamit? Nie, mam po prostu ogarnąć. Przeskakuj. O, dawaj. Znaczy, może nie powinienem tego brać. Ponieważ już... O, to sobie mogę... Dobra, co to jest? Kopalnia farcie. Już kopalnia gorączka złota. Znajdźka, dzięki. No dobra, skoro już to mam, to sobie ogarnę. Widzisz, tak jak mówiłem. Wygląda na to, że damy radę się tędy przecisnąć. Pomóż mi. A, czyli muszę tutaj podejść? No dobra, przechodzimy. Oj, coś czuję, że to będzie naprawdę, kurde, przerąbane w środku. Ale dalej. Dobra. Pchaj, przecież pcham. Dobra, zaklinuj to pod tym głazem. Mogliby tam przejść, no come on. Między tymi dyskami. Myślisz, że da radę? Powinno. Że można było przekroczyć deskę i przejść przez tą środkową taką dziurę między jedną a drugą deską. Nie wiem, po co kombinować i dźwigać i się męczyć. Ale okej, okay. No dobra, przecież ja mam też latarkę, nie? Po co w ogóle nam ta flara? Wyciągaj broń. Wydawało mi się, że miało być czysto! Nic takiego nie mówiłem. Ale serio, jeśli są tu jakieś świrusy, jeden strzał ściągnie nam je wszystkie na głowę. No przecież słyszę. Jezu. No nie wiem, coś tak średnio mi się wydaje, że wiesz, co robisz. Trochę taki jesteś mało, wiesz. Niby to mi nie ufają, ale to może bardziej tobie nie powinni ufać. Dawaj, grzybki się przydadzą. No pewnie, że grzybki się przydadzą. Kurde, normalnie. Cyk, 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 pyk, 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 na grilla i tyle. Dobra, co tutaj jest z boku? Nic, okej. Okay. Na pewno tutaj zaraz wyskoczą świrusy, nie? Za chwilę coś tu się odpierdzieli. Rozbudowy jest tuż za głównym szybem. Chodź, tędy. No jasne, jasne. Nie ma sprawy, stary, spokojnie. Nie przejdziemy. Zerknij na mapę. Jest jakiś inny tunel, szyb wentylacyjny? Mapa pokazuje, można że... Można by było to rozwalić. Tutaj tunel łączący. Musiał być niestabilny, bo zabili go dechami. Tędy. Gdzie? Ech, tam w bok. Tak jak mówiłem. Zda się to jakoś otworzyć? No. Tak. Zabili go dechami.
No to oderwać deski, może nie jest tak, nie będzie tak ciężko to oderwać, nie? Rozwalić, to wygląda jakby po prostu normalnie kopa i rozpierdzi... No właśnie. Chyba już to mówiłem. Ja mam tylko to. Nie. Ty masz latarkę. Czyń honory. Dobra. Co mam zrobić? Mam, aha, mam podejść. Okej. Okay. A, skopa po prostu. Okej, okay, no boom. Nie dokończyli rozbudowy. Bo wiesz, cały ten szajs wygląda tak, że jedna laska dynamitu wystarczyłaby, żeby nas tu pogrzebać. Nie wygląda to tak źle. No nie wiem, ja bym nie chciał pracować w takim miejscu, gdzie wystarczy jedna laska i po prostu po ptokach. Aha. Jasna, jasna, uważaj! Jezu. Nic nie jest. Żadnych złamanych kości. Jezu. Blisko było. No. To teraz już nie mamy wyjścia. Chodź. Tędy. Co ty robisz? A jak myślisz? Rzucam flariusz. Po co? Przecież masz mapę. Bo to jebany labirynt. Muszę wiedzieć, które tunele sprawdziliśmy. Na razie to mamy prostą drogę. No chyba, że serio będzie tu jakiś labirynt faktycznie. Stąd w lewo. Dobra. Na razie to i tak nie mamy gdzie wrócić. Bo zawalił się ten tunel, w którym szliśmy. To twoi ludzie? Ta. Zawsze jak widziałem Teresa, nosił tę samą kamizelkę. Mówiłem mu, ten pomarańcz cię kiedyś zabije, brachu. Tutaj nie miało to znaczenia. Jego kumpel stracił rękę, wykrwawił się. A Torres miał co jeść. Zrobiłeś to kiedyś? Pewnych granic jeszcze nie przekroczyłem. No, ja też. Cofnij się. Nie zostawię ich świrusom. Wypierdalamy stąd. No. Dobra, rozejrzyjmy się. No, mogę przeszukać. Dobra, co my tu mamy? Teraz jesteś mój. O co chodzi tutaj? Aha. Stąd kombinujesz? A. Nie! Nie pokażę tego. No dobra, wskakujemy. Chodź, przeciśniemy się tędy. Idę za tobą. Trochę tu ciasno. Dasz radę? A kto przez cały dzień siedzi na dupie w obozie? Bardzo śmieszne. Chodź. Dupa zawsze jest śmieszna. Żarty okay. Pierwszy teren rozbudowy powinien być za rogiem. O ile dobrze czytasz mapę. Weź nie pierdol. Co to było? Co to był za strzał? To było to, co widziałem przed chwilą? To retrospekcja, czy co? To było dziwne. Jakby Nieważne. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło. Trochę to było przerażające, no bo tak jest strzał znikąd. Dziwne. Dupa, nic nie ma. Cholera. O, wybacz, nie uwierzyłeś mi? Pewnie, uwierzyłem. Chodź. Może złożyli je w jednym miejscu. Sprawdzimy drugi skład. Tędy. O Boże, no dobra. Zawróćmy. Co to jest baseball? Zobaczmy, że niczego nie przegapiliśmy. Kill off. Baseball, tak. Baseball w kopalni. Ciekawe, po co by mieli go używać. No teraz by się przydał, wiadomo, na świrusy, ale wtedy to raczej wątpię, żeby to było do czegokolwiek przydatne. Ale czego mam przyszykowaną brońkę? Chociaż czy tutaj nie powinien być jakiś metan, czy co? Wszystkie tak. Co? O czym ty gadasz? Bo wiesz, nie tędy tu weszliśmy. Co? Myślisz, że te flary wstały sobie i się przemieściły? Może coś mi się pomyliło. No właśnie. Coś jest niepokojącego. Ktoś tutaj z nami jest? Może te inteligentne świrusy, przebłyski świadomości.
To jest... to główny tunel! Widzisz te tory? Nie szliśmy wzdłuż torów, kiedy tu wchodziliśmy. Co jest grane? To przecież moje flary. Jakim cudem... Zgubiliśmy się, czy co? No, ktoś leci z nami w chuja. Chodź, tędy. Zaraz, poczekaj. Właśnie, stary, bo ja nie mogę przyspieszyć. Dobra, zaczynamy robić się dziwnie, naprawdę. Ktoś nam przestawia flary, coś tutaj się niedobrego dzieje. Co tam jest do cholery? Byłaś już! Pokaż się! Skizo, weź to lepiej odłóż. O czym ty mówisz? O czym ja mówię? Mówię, że jeden strzał. Jeden. Wystarczy, żeby ściągnąć tam na głowę wszystkie świrusy, które nie się... Nie ma tłumiku? No tunele będą puste, no i może nocy... Kurwa, co jest? Uważaj! Nie mogę wycelować! Jasna cholera. Kurwa, zabrał nam klucze. Kurwa. Jest taka małpka kapucynka. Ma klucze, musimy go złapać. Czekaj, wracaj. Cholera, Skizo, ucieka nam. Dawaj, rozwalaj z bara. Dawaj, gdzie on jest? Kurde, małpka kapucynka nam spierdzieliła. Gdzie on jest? Tutaj, gdzieś na bok? Tak, dokładnie. Gdzie jesteś? No już, gówniarz, dawaj te jebane klucze. Tutaj? Chyba tak. Chociaż nie jestem pewien. Tutaj. Tak? Tak, dawaj. O kurde, szle! Dawaj. O yeah. Wow, działał mnie! No przecież kurde klikałem, e? No co jest? Teraz cię mam! Haha! Dawaj! Dawaj! Jeb! Haha! O, co się dzieje? Co? A! Dawaj. Do widzenia. O kurde, Dead Space, nie? Holy shit, mogę się go po prostu szybko załatwić, a nie kurde, to... No dobra, nieważne. Mogę go przeszukać? Mam klucze już? Aha, on tutaj leży. Przyda się, no nie wiem czy się przyda, w sumie klucze, po co mi to? O Boże, święty, dobra. No zaczyna się imprezka. Co on sobie kurwa myślał? Dobra, biegniemy. Za mną ktoś jest, ale oczywiście nie mogę... No dobra, w sumie tego... Skizo! Dobra, mimo wszystko, że go nie przekładam za nim, to nie pozwolę mu tu zginąć. I po tobie. Oby nie po nas. Dawaj. Bij! O kurde, cudownie. Oh yeah. Tak to się robi. Tak się po prostu wzywa tuzin milionów zombiaków. Dawaj. Nie mogę używać broni, to jest dziwne. W końcu ta broń mi się skończy. A trochę pocisków nie zaszkodzi. No dawaj, leją! Co ty robisz? Co ty kurda? Ty za mną stoisz? Boom! Rozwalisz tam na łby całą kopalnię. A, cholera! Dobra! Teraz już za późno. Nadal lecą. Hej! Wow! No czemu ja nie mogę strzelać, skoro mam tłumik do jasnej ciasnej gro? Co to za kurde pomysł? A mogę rzucić tego? Dobra, rzucam. Boom! Dawaj! Oh yeah! Płońta! Wow! Płonące Ghost Ridery! O czym ty do cholery gadasz? O czym co? Kto co mówił? Nie wiem. Cześć! Ja pierdziele, czemu ja mam się z nimi nawalać na ten? Mam uciekać gdzieś? Nie wiem, co tu mam robić? Halo! Pomóż Skizowi. No przecież pomagam. Bardzo dużo ich tutaj jest. Dobra, rzucaj tego, Mołotowa. Boom! Płońta! Ja sobie może... Dobra, gdzie tu jest? Stworzenie. Szybko. Pyk, pyk. Jeszcze ktoś? Co tu się dzieje? Boom! Okej, zaraz zginę. O, proszę bardzo. Co się tutaj dzieje? Do widzenia. Hiop. Co to z powiedzeniem sobie wymyśliłem? Hiop. To chyba już wszystkie. To tyle, jeśli chodzi o puste tunele. Mówiłem ci, co będzie, jak tylko zaczniesz strzelać. A co niby miałem robić? Rzucać w nie kamieniami? Przede wszystkim to powinieneś słuchać mnie, kurwa, następnym razem! Spróbuj tego. Jak se chcesz? Nie ma za co. Za co? Uratowałem ci dupę. Jakbyś nie uciekł, nie musiałbyś jej ratować. Jesteś gotowy, żeby to skończyć? Tak. Gotowy. Tędy. No więc... Adi mówi, że twojemu kumplowi ktoś chyba chciał wypalić dziary. To próbujesz mnie sprowokować, czy co? Skizo? Bo widzisz, był u nas włóczęga. Chodzą słuchy, że wieczyści szukają dwóch gości. Mongrelsów. Coś kojarzysz? Jak sam widzisz, wciąż noszę nasze barwy.
Nie ukrywamy się, Skizo. Jeśli Carlos chce dorwać Boozera, znajdzie go bez problemu. Ale najpierw będzie miał do czynienia ze mną. To się przyda. No, dokładnie, to się przyda. Carlos zginie marnie. O, buteleczka, dziękuję bardzo. Może coś się w końcu wydarzy, nie wiem, fabularnego, bo łazimy po tej jaskini, Boże, po tej kopalni i łazimy. I tak cały czas. Co im zrobiliście? To musiało być na długo przed złamaniem rozejmu. Na długo przed? Wiesz co? Nie wiem i gówno mnie to obchodzi. Czy zabiłem swego czasu kilku wieczystych? A żebyś wiedział. Ale po tym, co zrobili Boozerowi, zajebie tych popieprzonych skurwysynów. No, tylko uważaj, bo Carlos jest najgorszy. Lepiej mu nie podpadać, brachu. Przecież mówię, że mam to gdzieś. Nie jestem twoim brachem. Pamiętasz, co powiedziałem Mike'owi? Pierdolę Carlosa. Hej, po prostu dbam o ciebie. Teraz jesteś jednym z nas, nie? Tak. Co ci tak zmieniło? Prawda. Nie martw się o niej, o Boozera. Sami umiemy o siebie zadbać. Możemy już przejść przez te drzwi? Wejść dynamit z magazynu. No to dziękuję, że mogę teraz to zrobić. Bo... O! Okej. Muszę... W cutscence tam wejdę. Bingo. Pokaż. Nieźle. Nasz staruszek będzie szczęśliwy. Ciężkie królestwo. O czym ty znowu gadasz? Znasz staruszka. Tak samo jak ja. Ja to zrobię. Daj mi. Dzięki. On myśli... Myślę, że z tymi flarami blisko dynamitu to nie jest dobry pomysł. Ale wiesz co? Oni mają w dupie ten rozejm. Nie sprzątnęli nas jeszcze tylko dlatego, że cały czas są zajęci na północy walką z Copelandem i Hot Springs. Tak, wiem. Byłem tam. No to wiesz, o czym gadam. Wieczyści nadchodzą. A żelazny Mike po prostu na to pozwoli. Pozwoli tym łysym fanatykom sprzątnąć nas jak jakiś cholerny czerwony przypływ. Skizo, nie wiesz tego. Nie wiem. Dawaj. Myślę, że Skizo może mieć rację. Widok słońca. Kurde, no i znowu się zgadzamy, Skizo. To już drugi raz dzisiaj. Chwila, czekaj, czekaj. Hej, motor, co się w środku? Ej, co się tam chowa, strając w gacie? Daj spokój. Paru też. Tak, chodźmy. Co, nawalać się z nimi, czy przeskradać? W porządku. Rozdzielmy się, otoczymy ich. Dobra, tylko uważaj. Spoko, o mnie się nie ma. Cześć! Bom, 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 bom. No pewnie, że dam im popali, co ty sobie wyobrażasz? To co tam? Hej! Bum. No, wychyl. Wychyl. No ma, chciałem zrobić tun. Nie może. Dobra, gitara, spokojnie. Brachu. Chodź, musimy dorwać tę skrzynkę z dynamitem. No bo jak Deacon przestanie mieć ten... Te same dupki, które rozebrały motocykle. Do innego Pampersa to będzie fajnie. Zobaczyli nasze, myśleli, że pójdzie łatwo. A, to się trochę zdziwili. Masz wiesz, wypadek. Niechętnie to mówię. Ale w zasadzie dobra nas jest ekipa, ty i ja. Nie, kompletnie nie. Mylisz się bardzo. Hej, muszę ci coś powiedzieć. Kiedy przyjechaliście do obozu, a żelazny Mike przywitał was z otwartymi kurwa rękami, myślałem, że to kolejny znak, że staruszek wariuje, że robi się miękki. Dobra, do rzeczy, Skizo. Chodzi o to, że my dwaj rozumiemy się. Teraz to wiemy. A ty wiesz tak samo jak ja, że jeśli Mike się nie obudzi, to obóz nie przetrwa nawet pół roku. Wciąż czekam, aż przejdziesz do sedna. Słuchaj, wiem, że byłem wobec ciebie nie fair. Obaj to wiemy. Ale... ludzie wiedzą, co zrobiłeś. Dla kumpla. Ile zrobiłeś dla naszego obozu. Szykują się zmiany, bracie. Jak żelazny Mike przejdzie na emeryturę, to ja i ty możemy razem przejąć dowodzenie. Ty i ja?
dowodzić obozem? To o tym chciałeś zamówić. Hej, wysłuchaj mnie do diabła, daj mi chociaż chwilę. Mam w radzie obozu wielu przyjaciół i oni się zgadzają, że staruszek powinien odejść. To akurat gówno prawda, bo Ricky nigdy ona by się jest tak samo miękka jak staruszek. A Mike ci ufa! To akurat jego błąd. Jeden z wielu. A ja go nie popełnię. Słuchaj, wszyscy staramy się przetrwać, Skizo. Rozumiem to. Ale pewnych granic się nie przekracza, pamiętasz? Zdrada najbliższego przyjaciela to jedna z nich. Lepiej, żeby zszedł staruszek, niż cały nasz obóz. Pomyśl o tym. Jak Skiza zacząłby być przywódcą obozu, to wszyscy by poumierali z głodu i już dawno by ten obóz zdechł. To akurat jest jego błąd, no właśnie. O! Ej, ty draniu, no Ryszard, ty draniu. Jeśli będę pracował dla obozu... O Boże, jeśli będę pracował dla obozu, pozwolą buzerowi zostać. Ojejku, kurde, ten buzer, ja pierdzielę. Dobra, ja bym sobie zobaczył, co tutaj mam w ogóle dostępne. Ale misja główna. Znajdź buzera, który nie wrócił ze swojej zmiany. O Boże, nie, buzer! Kurde, ty durniu! No cóż, dzięki bardzo za oglądanie, do zobaczenia. Przemyślę to. Jezu, dlaczego żelazny Mike zaufał komuś takiemu? I dlaczego mianował go szefem ochrony? Nie wiem. Może po prostu jest naiwny. No cóż, może wtedy Skizo był inny. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Kurde, Diku! Znaleźliście je? Te materiały wybuchowe? Tak, Mike, mamy je. Skizo jest w drodze z naszymi znaleziskami. Słuchaj, Mike, musisz coś wiedzieć. To świetnie, świetnie. Ale nie będziemy mogli ich użyć, póki nie znajdziemy lądu. Wiesz o tym, prawda? Przejrzę nasze papiery. Mike, posłuchaj mnie. Skizo, on... Jezu, co teraz? Znowu chcieliście odstrzelić sobie łby? Nie, Mike, ale on... chce kierować obozem, Mike. Powiedział mi... Wiem, o tym masz za dobrze. Przecież mówiłem, Skizo myśli, że jestem pacyfistą. I że przeze mnie wszyscy zginą. Cały czas o tym gada. O kurde, szilululu! Słyszałem ich, ale ja pierdzielnie sądziłem, że już tutaj są. O, dostał. Są zwykłe wilki, więc w sumie nie mam co się aż tak przyjmować. No cóż, zanim Dikun cokolwiek powie, łeka mina. Dzięki bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z... O, może trochę odsunę. Z Days Gone'a, no i siema.